Ekonomia społeczna. Co to jest ekonomia społeczna? No, tak brzmi może trochę nawet niezbyt ciekawie. Tymczasem jest to rzecz bardzo wartościowa i warta poznania. Ekonomia społeczna to są organizacje pozarządowe, które zarabiają na siebie, które prowadzą działalność charytatywną, działalność pomocową, działalność, która jest na rzecz ekonomii, na rzecz właśnie społeczeństwa, które znajdują sobie różne cele, chociażby tak jak może walka ze smogiem, czy pomoc dzieciom z patologicznych rodzin, czy z biednych rodzin, które starają się wyrwać te dzieci z biednych rodzin, pokazać im, że jest inny świat, że są, że można mieć wartości, że można mieć jakieś pasje w życiu, że można mieć jakieś zainteresowania. Starają się tym dzieciom pokazać właśnie inny świat na zasadzie takiego trochę też przykładu. I te organizacje zwykle czekają na jakieś dotacje, zwykle są dotowane przez państwowe fundusze, różne granty i tak dalej. Natomiast ekonomia społeczna polega na tym, żeby te organizacje pozarządowe zajęły się zarabianiem pieniędzy, ale nie po to, żeby prezes fundacji kupił sobie nowego Mercedesa, czy piękny samochód, czy wraz z zarządem wyjechał na dalekie, egzotyczne, miłe wakacje, ale po to, żeby inwestować właśnie w działalność społeczną. Więc jest to jakby działalność jak najbardziej charytatywna, bo kiedy będziesz miał organizację, miał fundację i ta fundacja nie będzie wisiała tylko na garnuszku państwowym, tylko nie będzie się czepiała tylko pańskiej klamki i czekała na wpływy z dotacji rządowych, z ministerstwa, a będzie miała swoje pieniądze, będzie mogła swoimi pieniędzmi zarządzać i je wydawać na cele społeczne, czy na cele organizacji, cele funduszu, to wówczas zdobywa coś takiego jak niezależność, a niezależność jest naprawdę ważna w życiu. Ja coś o niezależności mogę powiedzieć. Ja byłem buntownikiem, buntowałem się od małego. Ekonomia społeczna, wiem, że warto.